No grubo, powiem wam. Mamo, brat mi bije! Liz work. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzak Vlog. Czas na drugi vlog z przeprowadzki, a w zasadzie teraz wprowadzki. Bo jak widzicie, za mną jest stos kartonów. Teraz jestem w moim studio, w sensie to będzie studio. Zobaczymy, jak będzie wyglądała wprowadzka do tego mieszkania. Jeżeli nie widzieliście vloga z wyprowadzki, to koniecznie w prawym górnym rogu sobie zobaczcie, bo to był chaos, IKEA, składanie rzeczy i tak dalej. To wszystko ma być zmieszczone ogólnie w tym pokoju. A mamy tutaj dwa regały i na przykład taką szafę, plus jeszcze ewentualnie takie małe szafeczki i to będzie nasze zadanie na dzisiaj. A dodatkowo mamy tutaj salon. Do tego salonu dopiero przyjadą meble, więc bądźcie ze mną, zobaczymy, czy trzeba będzie je składać, czy je tylko po prostu ustawić. Mam nadzieję, że to drugie. Na szczęście nie trzeba było wszystkiego wypakowywać, tylko na przykład gąbki po prostu zafoliowane i teraz to trzeba będzie odfoliować i będzie pięknie. Trzymam kciuki za to, żeby to poszło szybko i sprawnie, ale na przykład tutaj zobaczcie, w ogóle są charakteryzatorskie moje rzeczy. Zęby Venoma, tu są rogi diabła, jak odtwarzałam, Doji Cat, teledy. Tu są uszy Jody. O, i zobaczcie, mam tu fanarty. Więc jak mi przysyłaliście fanarty, to właśnie tutaj sobie zbieram na przykład. Jestem sentymentalna, co mogę powiedzieć. Proszę bardzo, zastanawiacie się, ile mam pomadek, błyszczyków i tak dalej. No to jest to. Od 3 dni nie szczotkowałam włosów, bo miałam szczotkę gdzieś i teraz jakby znalazłam ją. O, jak dobrze. Aga, z czym jest problem? Z tłem. Te tła, które my tu mamy, bo to są 3 metry mniej więcej, że one się na mnie zmieszczą tam. Bo dopiero teraz rozkminiliśmy, że są światła tutaj po drodze, a one jeszcze będą 4 obok siebie, więc jakby bardzo myślę, że trzeba będzie zdjąć lampy. Czy nie da się przyciąć? Da się, ale system do mocowania teł też ma swoją szerokość. Ta strówka. Mama przyszła pooceniać, jak sobie radzimy ogólnie. Majstery zatwierdza. Mogę jechać. Wszystko pod kontrolą. Mama dumna z córki. To będą zasłony, które mają imitować ściany, bo normalnie miałam studio, gdzie są 4 ściany i jest cicho i fajnie. A teraz mamy jakby 2 otwarte ściany i będę próbowała zrobić ściany właśnie tymi zasłonami. Bo budowniczy w akcji, jakby wszystko przemyślane, a jak żelak. Uwaga, uwaga, najmniejsze zapałki świata. Dum, dum, dum. I love London. Jest, jakie to jest malutkie. Jest mniejsze niż mój paznokieć. Liz work. Prawie sobie podpalam palce, ale na 2 sekundy działa. Mam tutaj karton pełen takich styropianowych główek, bo one zostaną wykorzystane, uwaga, nie na peruki, jak zwykle się to wykorzystuje, ale już wam pokazuję na co. Nie wiem, czy pamiętacie tą maskę? Mam tutaj jeszcze od razu założonego weknę. Uwaga, z profesjonalnie doklejonymi. Jak to się nazywa? Macki takie to były. Ja po prostu sobie dokleiłam z tyłu głowy, bo jakby i tak ich nie było widać. Więc tutaj mamy weknę, tutaj jest ten klikacz ze Last of Us. Jak widzicie, profesjonalnie panowie przyszli z całym sprzętem, bo będzie teraz montaż teł. Studio Fryzur? Nie, tu jest takie make-upowe studio. Dobra, w teorii jest to w dobrą stronę, ale to wszystko się okaże jakby w praniu. Sukces. Działa. Dobra, czyli teraz tak, to jest blat i właśnie do niego są te nóżki. Jakby panowie mogli te nóżki przykręcić. Update po 4, mniej więcej 4,5 godziny. Wszystko tutaj ładnie wisi, nawet mamy postawiony, proszę bardzo, stół nowy z przykręconymi nowymi nóżkami i to będzie mój nowy stół do nagrań. I zobaczcie w ogóle, jak tutaj się zmieniła ta przestrzeń. Są wszystkie rzeczy w tych komodach, ale jakby jeszcze to wszystko musi być poukładane. Ogólnie tak się wydawało, a nie, spoko, spoko, ale potem jak się dochodzi do takich pojedynczych pierdół, to okazuje się, że jest strasznie dużo rzeczy. Nie wiem, ile jeszcze to potrwa, ale naprawdę zmierza to w dobrą stronę i o dziwo jest miejsce na wszystko. Ma sobie do tej pory wygląda, jakby się miało zmieścić wszystko. W ogóle teraz jestem w fazie, jak to się mówi, czesania peruk i jakby pielęgnacji, bo one po transporcie po prostu masakra. W ogóle za mną jest reszta tych peruk jeszcze. 8 godzin minęło od początku jak gdyby ogarniania studia i jakby to jeszcze nie jest koniec. Więc wiecie, może się wydawać, jeden pokój, coś tam, ale to jest mnóstwo rzeczy, które trzeba ułożyć, żeby miały sens i wyglądały dobrze. Tak, po kolei, po kolei. Widać profeskę wtedy, kiedy wszystko jest opisane, więc uwaga, naklejeczki, 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 naklejeczki i magiczna drukarka. Oh yeah! Jaki dźwięk na końcu, satysfakcjonujące! Jest, słuchajcie, w 12:30, w zasadzie
12:40 prawie, więc ogólnie minęło godzin 13, żeby jakby studio z całego zawalonego zrobiło się jakby puste, więc możecie sobie wyobrazić, ile mam rzeczy i ile trzeba było tego układać. Już trzy dni przeprowadzki, ja wysiadam. Several days later. Miałam bardzo dużo wyjazdów w międzyczasie, takich dosyć długich i dopiero dzisiaj przyjeżdżają meble do salonu, dopiero dzisiaj wszystko uda mi się skończyć, więc mam nadzieję, że już od teraz nie będzie żadnego kartonu w moim mieszkaniu, więc bierzmy się za robotę. Tutaj jest cała część rzeczy, które jeszcze muszą być zorganizowane tutaj w salonie, sprzątnięte i uprzątnięte. I tu jest ta rzecz, która będzie bardzo problematyczna, bo to jest mapa świata, którą sobie wymyśliłam na magnesy, ale okazuje się, że bardzo możliwe, że nie damy rady jej powiesić, więc dzisiaj będzie pan monter i będzie jakby rozkminiał, czy da się w ogóle to zrobić. Nie ma żadnego stołu, nie ma nic, potem ta pufa sobie wyjedzie, ale na razie służyła jako jedyne miejsce w ogóle a propos do jedzenia. Więc jakby możecie zobaczyć, jak Żelak jadła swoje posiłki, wszystkie przez ostatni czas. Tak sobie tutaj kładłam jakiś talerzyk i było takie... Właśnie przed chwilą zadzwonił domofon i chyba przyjeżdża kanapa i w tym samym czasie zadzwonił też domofon i panowie z rusztowaniem mi się pojawili na domofonie. Czyli będzie i największa rzecz z mebli i przy okazji jeszcze rusztowanie do zawieszania zasłon, więc fajnie. Po prostu chyba trzeba będzie wszystko przewalić zaraz, tylko ta kanapa, gdzie ona stanie? O, zaczęłam się stresować, mnie tak jeszcze bardzo stresują i jak jest coś, czego ja nie przewiduję, to jest takie... No grubo, powiem wam. Dzień dobry! Nie spodziewałam się takiej wielkości paczki. Mam nadzieję, że nie będzie to problematyczne do składania, bo jesteśmy tylko we dwie. My też mamy taką nadzieję, ale obiecać nie można. Obiecać nie można, no trudno. Najwyżej będziemy prosić kogoś o pomoc, jeszcze będziemy szukać jakiejś dobrej duszy, która nam pomoże. Czy to wszystko? Te trzy? Dobra. I to jest jakby jedna kanapa? Tak, jest. O wow, właśnie zasłony wjechały. Wjechały. Tak, wjechały, podzielone, ładnie wszystko opisane. Na pełnej petardzie wjechały. Będziemy w telewizji? Tak. Co? Internetowej telewizji zwanej YouTube. Czasy się zmieniają. Teraz panowie na przykład, którzy przyszli z kanapą, to oni byli tacy, zobaczyli, że nagrywam, mieli takie heheszki. Ten pan tutaj jak zobaczył, że nagrywam, to też zaczął sobie żarciki strzelać, a kiedyś to było tak, że ludzie w ogóle uciekali i się bali. Więc czasy się zmieniają, słuchajcie. Ludzie teraz już są tacy, będą w telewizji. O kurde, zobaczcie, rusztowanie całe jest, wow. Uwaga, tak mamy widok przed, jest zupełnie pusto, zupełnie czyste, ale to już panowie rozłożyli dywanik nawet, żeby się nic nie pobrudziło. Tutaj jest sprzęt, w ogóle zobaczcie, jakiś taki mocarny mega odkurzacz, mocarny taki budowlany, więc tutaj nie powinno się nic zadziać takiego, w sensie nie będzie zapylone całe mieszkanie w teorii. I tu jest ta druga ściana i tutaj też będą te zasłony, więc zobaczymy, jak to będzie przebiegało, ale panowie mówią, że zajmie to cały dzień. Jakie to jest mocowanie w ogóle tego odkurzacza, żeby nie spadł. Jest linką, trytytkami, w ogóle stabilnie. No i słuchajcie, zawisły pierwsze zasłony, w sensie jedna część zasłon, zresztą jak one są długie. No grubo, ale piękny kolor. Tutaj jest składzik roślin teraz. Mam trochę zablokowane miejsce, ale za to już stelaż przeszedł na drugą stronę i przymierzenie mapy. I teraz w jedno miejsce składujemy wszystkie obrazy i plakaty, które mają być powieszone. I trzeba będzie rozkminić, gdzie mają być. Mam teraz fazę na sprzątanie szafek, bo nie pomyślałam o tym wcześniej. Okazało się, że są tak zakurzone, a musi tutaj wejść Harry Potter, więc... Myślałam, że nie działa. Małe, idealne miejsce na wystawkę Harry'ego Pottera. Właśnie teraz się zorientowaliśmy, że to jest cupboard under the stairs i naprawdę to jest pod schodami. Więc jakby tak powinno po prostu być. Tutaj jest shrine, jak się mówi shrine, to jest świątynia? Świątynia, świątynia Harry'ego Pottera. Okazuje się, że tych rzeczy mam naprawdę dużo i pogrupowałam je tak wstępnie w kategorie. I tutaj jest jedzenie, tutaj są jakieś dodatkowe rzeczy, tutaj są takie piśmiennicze, tutaj mamy różne książki, listy, coś takiego. Jeszcze nie wiem, jak to pokategoryzuję tutaj, ale no na pewno się musi zmieścić. Dobra, chyba mamy to. Jedne, co zostało, to ręczniczek, który nie wiem, czy w ogóle zarzucić. No i jeszcze te okulary, ale patrzcie, jak to pięknie wygląda. Pierwsze obrazy? Pierwsze obrazy, tylko tym razem te są w ogóle na, uwaga, magnes. Tu jest magnes i one są, uwaga, metalowe. Spociłam się, nie wiem, czy to powinno być tak trudne. Jakoś zawsze mi te rzeczy przerastają, w sensie nawet te najtrudniejsze rzeczy są dla mnie. Dobra, są jakieś tam bąbelki, teraz druga. A, nie wiem, czy krzesełka nie wziąć, czy ja się tam... Mogę cię posadzić, jak chcesz.
Maluszko. Nie! To jest super niewygodne! Wysoko? Tak, poproszę. Magia magnesu, uwaga. Madzik. Ale co chcesz z tego gudetanu, bo jest tak idealnie do jedzenia. Jeszcze będzie ładnie, słuchajcie, jeszcze będzie ładnie. Uwaga, test, zasłon, dostałam pilota i teraz przyciskam cokolwiek, bo nie wiem co działa. O! Ej, działa! Okej, okay, czyli w dół odsłania, tak? Tak, no teraz zamyka. Ej, nice! Góra zamyka. Patrzcie tylko na to, wygląda jak kino. Ciemno. Przerwa na szamę rosół. Na stojąco, a panowie rozkładają ten stelaż. Uwaga, stanowisko klejenia rzepów, przyczepiania rzepów. Razy cztery. I stanowisko jedzenia rosołu. W ogóle ta cała ściana w planie ma być cała w plakatach i w jakichś takich kolorowych rzeczach, więc zobaczymy jak to wyjdzie, bo jest tego dużo. I próbujemy tutaj ustawić, żeby mieć pogląd na to, jak to będzie finalnie wyglądało. Trzeba na szybko kupić antyramę, więc mierzymy ten, o Jezu. 35 i na 40. Jest godzina 16 i dosłownie zaraz ma przyjść pan, który będzie wieszał mapę, nie zazdroszczę mu. Już nie mogę się doczekać efektu końcowego. No jeszcze oczywiście wiadą wszystkie meble. Ja jestem w tym momencie, kiedy już nie wiem co się dzieje, nie wiem co robimy. Ogólnie wszedł pomysł przyklejenia poduszki do ściany. I jednak chyba to jest idealny pomysł. Innowacja, poduszka na ścianę zamiast obrazu. To prawda. Teraz jest taka smutna, bo jest prostera. Nie, teraz jest Rambo. Pięknie. Co? No dobra, to wiecie co trzeba zrobić, no. O, wiemy co trzeba zrobić. Dobra, mamy to? W końcu przyszedł pan do montażu mapy i zobaczymy czy uda się to zrobić tak jak chcemy. Dobra, bo jak wbije, to już nie wyjdzie ta igła. To trzeba tak, wiesz, tym płaskim, nie wiem jak to się nazywa, ale jest taki powierzchniowy szep. No jakby babcia tutaj była, to by nam to tak zszyła w 5 minut. Udało mi się znaleźć mój set, słuchajcie, z igłami. Mam też babciny naparstek i się zorientowałyśmy z Gabi, że jakby nie można go używać. Średnio działa. Jak się ma długie paznokcie. Więc no, kiedyś starsze panie nie miały przedłużanych paznokci i ma to sens. Wieszanie mapy i zagadka, ilu facetów jest potrzebnych do zawieszenia mapy. Albo więcej. Ale to co trzeba będzie zrobić, to trzeba będzie włożyć te kable tutaj jakby pomiędzy te płytki, żeby ich nie było widać. Zrobiłam sobie tutaj cały ten z frędzów i przykręciłam lampkę. Także pali się światełko, jak to się jest w domku. Oszalałam. Ale co sama zrobiłaś? Malowałam. Ale jakby kupiłam takie już gotowe, tylko... Ale to na fioletowo malowałam? Nie, fioletowe było. Jakby demalowałam te szczegóły tutaj, ten, jakoś się nazywa, ten dywanik jakby. I to? I to przykleiłam i to. Przerwa na obiad, ale w międzyczasie pracka, laptop w kuchni, zaraz obok pizzki. Pizzka genialna, by the way. I ja tutaj mam jeszcze mój stolik. To jest stolik ruchomy, jedzony na siedząco. Drugi stolik ruchomy jest tutaj i jest to stolik obrotowy. No i mam nadzieję, że dzisiaj jest naprawdę ostatni dzień, kiedy tak jem. See you tomorrow. The next day. Jak cię łapię, to jesteś na podłodze i coś robisz. Teraz mamy stanowisko do klejania małych wysepek. Bo jak widzicie, ta mapa już wisi, ale jeszcze te kable będą pochowane. A to jest tutaj, mamy DIY, bo te małe wysepki są, jak widzicie, tak na płasko. Więc teraz będzie wycinanka DIY, żeby zrobić na taką samą odległość jak ta mapa. I okazało się, że jakimś trafem jakby to wszystko jest idealnie na wymiar i naprawdę mam nadzieję, że ta mapa finalnie będzie już wyglądała tak super pro, bo tam mają się znaleźć moje magnesy. Mam jeszcze żyrandol z Ikei. I teraz jest rozkmina, jak to zrobić. W ogóle tak zawiesiłam go prowizorycznie tutaj. Jest rozkmina, jak to zrobić, żeby wyglądał ładnie. Bo jak się go dostaje, to jest taki, a on ma wyglądać jak taka chmurka trochę, więc po prostu trzeba go chyba zgnieść. Więc to jest to, co zaczniemy robić. Dobra, chyba mamy. Kolejny punkt magnesowy. Kuchnia.
cały każdy dom Hogwartu i jeszcze jest Hedwiga tutaj na samym środku, a tu, znaczy nie na środku, na boku, a tu jest mój jeden z ulubionych magnesów. Patrzcie tego na to. Możecie sobie ustawiać current mood. Tutaj najczęstszym moodem, który ustawiam, to jest coffee albo happy. Chyba będzie teraz podklejanie ostatnich czterech rzeczy na tą ścianę. Szczerze mówiąc, myślałam, że się zejdzie szybciej, ale jest jednak dosyć dużo myślenia przy tym wszystkim. Więc teraz mamy takie grube odbicie, bo już się nauczyliśmy, że jak jest antyrama, to musimy mieć podwójny tutaj, podwójną grubość. W moim imieniu nabytek z Egiptu i w moim imieniu są aż dwa jastrzębie, nie, falcon sokół, sokoły. Dwa sokoły i słoik. Jeszcze ostatnie momenty mapy. O, oj, nice. Po strachu. Pozostaje. Tak, tak. Jeszcze tu ukradnę, ale co nie ukradnę, pożyczę od pana Draminę, żeby odkryć tą kurwą taśmą, się zorientowałam, że potem mogłam tego nie zrobić. Albo byłoby to bardzo niebezpieczne. To już nie będzie potrzebne. Okazało się, że tutaj musiał być użyty biały kabel, więc teraz ja tutaj miksuję sobie białą i czarną, żeby zrobić taki prawie czarny i będę udawać, że to wcale nie wystaje, tylko jest w środku. Bo jak wiemy, wszystko co jest ciemniejsze się chowa, a wszystko co jest jaśniejsze się uwypukla. Więc mam nadzieję, że ten trik zadziała. Teraz kiedy mamy tą całą dużą mapę ogarniętą, to jeszcze teraz zostały małe wysepki i tutaj poopisywałam sobie wszystkie, żeby łatwiej było je potem przykleić. Żeby nie musieć sprawdzać każdej przyklejeniu, tylko już mamy, a tu jest Papua Nowa Gwinea, więc kleję ją tutaj i już wtedy jest szybciej. Teraz jeszcze odkurzanko, bo niedługo będzie faza składania mebli. Dojechała na razie tylko pierwsza część mebli, więc żeby nie czekać za długo, stwierdziłyśmy, że zabierzemy się do roboty i zaczniemy od wieszaka i potem przejdziemy do kanapy. I mam nadzieję, że damy sobie radę same, bo jesteśmy silne i niezależne w ogóle. I przy tym mamy instrukcję. Tu powinien być wieszak, więc nie jest to jakieś gigantyczne, ale może to jest parę części takich, które idą potem do góry, no bo to powinno być dosyć duże. No i właśnie tutaj mamy jeszcze kartony do kanapy. Ogólnie dawno nie widziałam tak prostej instrukcji, bo są tylko trzy kroki, ale z drugiej strony tu jest bardzo dużo tych gałązek, więc nie wiem jak mi pójdzie, zobaczymy. To było w miarę easy i w zasadzie jakby nie patrzeć w miarę szybkie i teraz będzie kanapa. Mam nadzieję, że to będzie tylko taki na zatrzask, trzy rzeczy i kanapa gotowa. Afirmacje. Okej! Okay. Hej kanapo! Ona jest jak miś pluszowy, ale z tym sobie rada, ale to będzie przyjemna. Tak, kanapa! Ej, sorry, ja się tak strasznie, ja mam taka mięciutka i chcę na niej leżeć. Gabi, ona jest tak miękka, będziemy tylko na niej chwilić cały czas, ale super, dobra. To będzie na zatrzaski, więc to będzie super easy rzecz w ogóle, wow. Jest, so soft. Możecie się zaśmiać, ale trust me, jest super mięciutka, jest taka przyjemna. W szczególności jak przez tyle czasu siedzicie tylko i wyłącznie na podłodze. Lub albo lop, w zależności od tego jak się czyta, natomiast to jest właśnie ta kanapa. Ej, tutaj to wszystko tak ładnie wygląda, słuchajcie. Tak pięknie i czyściutko, a z tej strony dam, dam, dam. Syf. Uwaga, wjeżdżam z ostatnią częścią, taką dużą. Okej, czyli mamy dwa podłokietniki i tutaj na górę muszą wejść nóżki też, więc zaraz się na to zabierzemy. Ale ogólnie to jest łatwe, bo na razie przykręcamy tylko nóżki i w zasadzie nic więcej tutaj nie ma. Jest nawet mniej niż przy tym, przy wieszaku. I uwaga, teraz będzie próba złożenia tego wszystkiego w całość.
Ej, wow! Bez patrzenia, moi drodzy, bez patrzenia. Słuchajcie, najprostsza na świecie kanapa do składania i super miękka. Ej, ale fajnie, czyli teraz już zostały tylko najfajniejsze rzeczy, czyli poduszki. Ej, jaram się, ona jest taka super. One są okałe, są piłeczki! Znaczy, to są piłeczki, ale zobaczcie, jakie są super. Czyli widzicie ten materiał? Hello? On jest najlepszy na świecie. Ta poduszka! Ja takie, kurde, to jest jakieś twarde? I to widać? I to coś bez sensu. Ej, no rzeczywiście. No, teraz to ma sens. Tak mi się właśnie wydawało. Ale czekaj. I druga musi być. Mamy kolejne mięciutkie piłeczki. Ej, ale jestem taka zajarana tą kanapą, że nawet nie wiecie. I teraz mamy opcję sortowania, bo trzeba posortować kartony i te, i folie. Tutaj mamy kartony, tutaj zbieramy wszystkie folie, ale tu jeszcze jest trochę syf, tutaj jest bardzo duży syf, ale będzie jeszcze większy. Pamiętam, jak sobie wymyśliłam jeszcze przed przeprowadzką, że wszystkie magnesy z mojej lodówki przełożę kiedyś na wielką metalową mapę świata. I to jest ten moment, więc jestem tak zajarana, że to w końcu się dzieje, naprawdę. Nawet nie wiecie, jakie to jest... Jakie to jest taka satysfakcja. Bo wiadomo, że nie jest to w idealnym miejscu, no bo są zbyt duże te magnesy, ale staram się. Szczególnie w Europie jest jakby ciasno, jak widzicie, jest tak na styk. I Australia teraz wjeżdża. Z Australii mam bardzo dużo magnesów ogólnie. Jest taka miejscowość, która się nazywa Agnes Water w Australii i to było gdzieś tu. Na pewno było w Queensland, gdzieś tutaj wyżej. Ja spełniłam moje marzenie i widziałam prawdziwego dziobaka na żywo. Jechaliśmy 12 godzin autem, tylko po to, żeby zobaczyć dziobaki. I trzeba było wstać o 5 rano, żeby je znaleźć gdzieś tam koło 6 w tej wodzie, bo wtedy są najbardziej aktywne. Więc to było wydarzenie. I teraz z wyspami się tak trochę wycwaniłam, bo nie ma wszystkich wysep, więc po prostu stwierdziłam, że te magnesy sobie przykleję normalnie jakby na taśmę dwustronną. Więc mam na przykład Kretę i Majorkę, których tutaj oczywiście nie ma, ale ja jakoś tam wepchnę. Ej, no powiem wam, że najgorzej to wyszło w zasadzie. Tak trochę to upchnęłam i troje. Fajnie. Więc piękna podświetlona mapa. Tutaj są całkiem duże braki. I tu są bardzo duże braki, na pewno w tej części. Tutaj Indie chyba się szykują, kiedyś może. No a tam dalej się nie będę posuwać, tak jakby to może być pusto. Właśnie przed chwilą zadzwonił domofon, jest godzina 12.30, w teorii dostała miała być do 12, ale to może oznaczać, że przyjechały meble. Tak. 10 paczek, zgadza. To jest to. Pan powiedział 10 paczek. Numer, chciałem się upewnić. Okej, dobra. No dobra, i słuchajcie, to się chyba zmieści wszystko. Wszystko będzie poskładane, ale już to widzę, ile to będzie pracy, jak zobaczyłam instrukcję do regału. Ale napisałam do brata. O, to lekkie. Tak, lekkie? Lekkie, no. O, dobrze. Już tak widziałam, że nie było żadnego wysiłku na twarzy, więc miałam takie, o, dobra, okej, to jest lekkie, dobra. Trzy baby próbują ogarnąć, co jest w którym kartonie. Coffee table al camo. Dawaj, dawaj! Oh yeah! Silna, niezależna. Co to? A stolik, to wyglądało na środku jak deska senesowa i mam takie... I czy ja zamówiłam kibelek? Okej, okay, no ładny. Bestej nagrywek. Robimy aesthetic video. Reelsa przy okazji. Udało się nagrać Reelsa. Mam nadzieję, że wyjdzie estetyk, jakby co, zobaczcie na moim Instagramie. Mamy świecznik do tego, tutaj weszły książki, więc ogólnie wygląda ładnie, ale my jeszcze musimy powalczyć z resztą mebli. Zabieramy się za stolik jadalniany, w sensie stół jadalniany. No i słuchajcie, idzie nam coraz lepiej. Mamy stelaż już gotowy, to będzie podstawa stołu. To będzie dół, mamy nawet nóżki i teraz zostanę tylko na to nałożyć na blat. I będzie super. Ej, nice. Nie jest to takie trudne, tylko trochę czasu zajmuje. Teraz jedziemy odebrać kwiatki. Zobaczcie, jak to wygląda, czy damy radę same. Dziewczyny pojechały, ja zostałam sama z wózeczkiem. Nie. Ej, trzeba to paznokciami wyskrobywać. Patrzcie, jakie poświęcenie dla segregacji. So. Ale jest, jak one ładnie wyglądają. Teraz jak patrzę na te tulice, to ten wózeczek jest po prostu absurdalny. Nie wiem, czemu mi to sprawia taką radę, że ciągnę sobie na wózku tego kwiatka.
Udało się, słuchajcie, nawet pan nam pomógł, więc wy trzy. Patrzcie na to, jaki duży kwiat. Kwiat numer jeden, kwiat numer dwa i kwiat numer trzy tam z tyłu. To w ogóle prawie nie wygląda jak kwiat, tylko jak taki gąszcz cały. I uwaga, przyjechał pomoc nam mój brat. Elu. W ogóle myśleliśmy, że my nie wejdziemy z tym kwiatkiem, dlatego poprosiłam brata o pomoc. I okazało się, że były takie korki, że zanim udało się dojechać, to już udało się nam włożyć te kwiaty. Ale jest do zmontowania regał. I wiecie jak jest. Jak zrobi to mężczyzna, to jakoś tak lepiej wyjdzie. Tam jest złożony stół, tutaj będzie stanowisko regału i jeszcze teraz będziemy składały tutaj krzesła. Przy montowaniu regału przyszło jedzonko i to będzie znaczyło, że chyba będziemy mogli mieć pierwszy posiłek przy stole, tylko trzeba będzie go odwrócić, ale na szczęście mamy silnego mężczyznę. O kurde. Czekaj. Niekoniecznie. Pozycja flaminga. Mama to będzie oglądała. Zrobi się z tego slow motion. Mamo, brat mi bije. To jeszcze stołem. No ciężki stół, ale patrzcie, stoi. Będziemy mogli jeść w nim. No i patrzcie pięknie, jak zajęło prawie cały salon. Bez tego stołu zdecydowanie było wiele więcej miejsca, ale jeszcze się go tam gdzieś wciśnie w róg albo coś. The next day. Ej, wygląda na to, że ten dywan jest ostatnią rzeczą, którą trzeba dopracować w przeprowadzce. To już będzie ostatni element z tego, co mi się wydaje i mam taką nadzieję. Po chyba łącznie dwóch tygodniach takiej codziennej pracy, to będzie to. Koniec przeprowadzki, więc mogę wam pokazać finalny efekt, jak wszystko wygląda i mam nadzieję, że się wam spodoba. Jak się wchodzi, to najpierw jest kuchnia po prawej, więc zapraszam do tej kuchni. Od razu mówię, że nigdy już nie zobaczycie jej w tak pięknym, czystym stanie. Ja sobie przed chwilą przecierałam wszystko, więc ja jestem taka zachwycona, że w zasadzie to jest tak czysto, jak właśnie już wiem, że nigdy nie będzie. Więc tutaj jest blat, na którym mam nadzieję, że będę nagrywać jakieś odcinki, bo ta kuchnia się aż prosi. I jak się przechodzi tutaj w prawo, to mamy wystawkę z gudetamą, który idealnie pasuje do kuchni i przy okazji idealnie pasuje do mnie. Kocham gudetamę, jak wiecie, od lat. Ekspres do kawy oczywiście nie mogłoby się obyć bez niego. I tutaj, jak spojrzycie do góry, to mam różne magnesy, które są takimi jakby dodatkowymi magnesami, na przykład z Harry'ego Pottera. Tutaj mamy z Parków Narodowych w Stanach. No ogólnie dosyć dużo takich magnesów, którymi się nie zmieściły w innym miejscu. I teraz przechodząc na drugą stronę, mamy tutaj wystawkę Harry'ego Pottera, którą widzieliście już wcześniej, ale teraz jest fajnie oczyszczone. Wszystko widać pięknie, idealnie i w końcu mam dużo miejsca na Harry'ego Pottera i się mega cieszę, bo tutaj zmieściłam wszystkie rzeczy z Harry'em Potterem i nawet zrobiłam tutaj taką ala, jak są botaniczne zajęcia właśnie w Hogwarcie, to tak sobie stwierdziłam, że tutaj mamy serię z Hogwartu kosmetyczną i tutaj dalej są wszystkie jakieś takie dodatki, nawet mamy pióra, do tego specjalny atrament i dalej mamy sekcję jedzeniową, tutaj są różne jakieś takie pluszaki i tak dalej, no i tutaj są papiery, książki i takie dodatkowe rzeczy. Mam nawet neon z Harrym, więc jestem bardzo dumna z tej wystawki. I teraz patrząc w lewą stronę, mamy, uwaga, ścianę pokrytą różnymi obrazami, rysunkami, obrazkami, które zbierałam przez lata i w końcu mam jedno miejsce, na którym mogę to wszystko pokazać. I nawet znalazła się tu pianka z Agamotto. Więc tutaj macie różne serie, na przykład tutaj jest właśnie znowu Harry Potter, jest Honeydukes, tutaj mamy na przykład z Kostaryki, tam znowu jest Harry Potter, tutaj jest Harry Potter, to jest w ogóle z Lasza, jakiś print, który udało mi się dorwać w Londynie, więc jest dużo takich jakby wspomnień. A ten obraz możecie kojarzyć, u mnie był w jadalni i ja go właśnie sama namalowałam, oczywiście to jest reprodukcja, bardzo słaba Picasso, ale to ja malowałam, więc jestem się tak dumą, takie Aga, bardzo fajnie. No i tutaj oczywiście telewizor, największy kwiat, jaki w ogóle widziałam. Jak go zamawiałam, to szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że on będzie taki gigantyczny, bo było napisane, że tak 1,70 m maksymalnie, nie? No i pomyślałam, okej, to nie za dużo. A to przyszło coś takiego, więc
Zdecydowanie się nie spodziewałam tego kwiata, ale na szczęście upchnęłam go w tym rogu i jest w miarę okej, okay, no bo tutaj nawet nam nie zasłania tych wszystkich rzeczy, które są. Stwierdziłam, dobra, przeżyjemy. Tutaj jest ten stół, który widzieliście, składałyśmy i nawet nam ładnie wyszło. Ja uważam, że nam ładnie wyszło. I tutaj mam wystawkę słodyczową. Kto przychodzi, może sobie łapać i sobie jeść. I teraz sekcja, z której jestem też bardzo, bardzo dumna, czyli sekcja wypoczynkowa, nazwijmy to. I uwaga, uwaga, prezentuje się to tak. Jakby tu mamy największą roślinę, jeżeli chodzi o wysokość, jaką miałam. I to, czyli ta cała mapa, którą widzieliście, to jest coś, co mi się marzyło od lat tak samo. I w końcu mam miejsce i możliwość, żeby to zrobić. Jest to mapa metalowa, do której przyczepiam magnesy z moich podróży. I ona świeci, w ogóle udało się wszystko idealnie, więc jestem mega, mega zadowolona. No i mam super mięciutką kanapę z moim stolikiem ze starego mieszkania, nie wiem czy to pamiętacie, ale to jest ze starego mieszkania właśnie. I tutaj mam taką sekcję książkowo-estetyk, czyli tak wygląda cały dół i teraz zapraszam na górę do studio. Wieszaliśmy te ramki i się udało, moim zdaniem, więc zapraszam, teraz zobaczcie efekt końcowy. Są takie pracowe rzeczy moje, oczywiście złote przyciski, tutaj mam jakieś zdjęcia z Sephory, które kiedyś dostałam, starsze przyciski jeszcze. I się kończy na tym. I tutaj proszę bardzo, wchodzimy i mamy kolejną wystawkę jakichś takich moich osiągnięć typu Pibuja, jeszcze poprzednia marka, tutaj jest mój Travel Challenge, dziennik podróży, Agamato, no i takie jakieś dodatkowe nagrody plus piękna paczka PR-owa. I tutaj na przykład jak sobie zajrzycie do tej szafy, pięknie wszystko posegregowane, peruki i nawet mamy klikacza z The Last of Us. Kolejne rzeczy w szafie. Też ładnie posegregowane, wszystko pięknie opisane. I uwaga, bam, bam, sekcja nagrań. To jest to, tutaj dzieje się magia, tutaj się nagrywają filmy, to jest ten stół. I tutaj na przykład nagrywam z kimś, mam dwa fotele. No i wiadomo, tutaj są tła, które sobie spuszczamy, jak się zaczynają nagrania. A jak jest na kanał vlog, no to wtedy nagrywamy bez teł, tylko sobie tutaj tak ustawiamy, żeby było pięknie. Szafa z kosmetykami, których najczęściej używam. I też jak widzicie, wszystko jest posegregowane, wszystko jest poopisywane, bo mi to sprawia przyjemność i jest też mi o wiele szybciej nagrywać wtedy. I tutaj mam jeszcze jakieś takie dodatki typu lampka. I tutaj jest jeszcze reszta kosmetyków, na przykład takie rzeczy. Też wszystko pięknie posegregowane i poopisywane, bo jestem świrem i kocham takie rzeczy. I teraz jak przejdziecie tutaj dalej, mam kolejne wystawki. Na przykład tutaj są jakieś opaski, takie rzeczy, które są po gdzieś przydatne do nagrań, rzeczy biurowe, wszystko jest pięknie opisane. I tam dalej jest moja sypialnia, ale chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz, magiczną szafę, w której mam różne dziwne ciuchy. Na przykład tutaj mam wystawkę dziwnych czapek, ale po tej stronie mam ciuchy, które są na przykład na jakieś różne festiwale i takie sesje zdjęciowe, a tutaj mam na przykład na różnego rodzaju eventy, jak gdzieś wychodzę na wieczór. Takie dodatkowe ciuchy, których nie noszę jakby na co dzień. A tutaj na przykład są moje dziwne buty, które właśnie mam festiwalowo-eventowe i na przykład kocham te. Jeszcze nie miałam możliwości ich założyć na żaden event, ale w końcu się taki pojawi. I naprzeciwko strefy nagrań jest strefa biurowa i tutaj sobie pracujemy, mamy biureczka z widokiem na Warszawę, przepięknym. Jestem bardzo zadowolona z tego widoku, oczywiście teraz jest trochę zachmurzone, ale ogólnie tutaj są naprawdę piękne widoki, jak jest ładnie. Dajcie znać, jak się wam podoba moje mieszkanie po przeprowadzce i oczywiście jak zwykle pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Dzięki piękne, do zobaczenia i pa, pa!